Jakże często mówimy o lekcjach historii. Trudno przecenić ich wartość. Niestety rzadko czynimy z nich użytek, więc popadają w zapomnienie. Dlatego koszmary przeszłości powracają w nowej, zmitologizowanej postaci. Historia najdobitniej świadczy o tym, że do perfekcji opanowaliśmy sztukę zapominania. Przełęcz Brenner. Jedna z nielicznych granic państwowych, które Hitler i Mussolini uznali za nienaruszalne. Marzec 1940 roku. Mussolini wita Hitlera. Spotkanie odbywa się po inwazji na Polskę, ale przed atakiem na Francję. Hitler nie poinformował sojusznika o planach ofensywy na zachodzie. Mussolini, nestor europejskiego faszyzmu, w obecności Hitlera zachowywał się, mówiąc słowami tego ostatniego, jak uczniak, który nie odrobił lekcji. Mussolini zamierzał odwieść Hitlera od planów wojny na zachodzie i skierować jego agresję na wschód. Jednak w trakcie spotkania dał się omamić wizją łupów i uległ magnetyzmowi osobowości Hitlera. Powoli staczał się do roli sługusa, podporządkowanego dyktatorowi Niemiec, który nigdy nie wtajemniczał go w swoje plany. Duce, traktowany coraz bardziej pogardliwie, będzie się odtąd wlókł w oriergardzie osi. W Rzymie Mussolini nasłuchiwał wieści o niemieckich triumfach, o podboju krajów Beneluxu i kapitulacji Francji. Nie nadążano informować Duce o postępach czołgów Hitlera. Mussolini wpadł w panikę. Uznał, że Włochy muszą jak najszybciej włączyć się do wojny, nawet wbrew woli króla i większości generalicji. 10 czerwca 1940 roku z balkonu Pałacu Weneckiego obwieścił przystąpienie Italii do wojny przeciwko Francji w sojuszu z Niemcami. Mussolini działał z własnej inicjatywy. Hitler wcale nie prosił go o pomoc. Żołnierze, marynarze i lotnicy. Czarne koszule i legioniści. Włosi i Włoszki. Mieszkańcy Imperium i Królestwa Albanii. Słuchajcie. Dla naszej ojczyzny wybiła godzina przeznaczenia. Do broni ludu Italii. Okażmy wytrwałość, odwagę i dzielność. Il tuo coraggio. Il tuo valore. Siedemnastego czerwca rząd francuski poprosił Rzeszę o zawieszenie ognia. Następnego dnia Włosi rozpoczęli natarcie na południową Francję.
W przeciwieństwie do stalowych kohort Hitlera, oddziały Mussoliniego musiały zadowolić się mułami. Duce skarżył się na niedostatek materiału. Nawet Michał Anioł potrzebował marmuru dla swoich posągów. Gdyby miał tylko glinę, zostałby garncarzem. Monachium. Mussolini spotyka się z Hitlerem. Trwałość sojuszu osi wystawiono na próbę, jednak działa maska propagandy zapewniająca o przyjaźni i wzajemnym zrozumieniu. Duce tłumaczy się z żenujących porażek, jakie poniosły jego wojska w południowej Francji. Niepowodzenia nie stłumiły żarłoczności i żądzy łupów dowódcy. Mussolini spogląda łakomym okiem na Korsykę, Tunezję, Syrię i Maltę. Myśli też o Egipcie i Sudanie. Ambicje Duce są nie do pogodzenia ze skromnym miejscem w szyku wyznaczonym mu przez Hitlera. Mussolini to rozumie. W Monachium Hitler wyraźnie go zbywa. Nawet nie wspomniał o planach inwazji na Rosję. Hitler zachowuje się jak gracz, który rozbił bank, zapisał hrabia Ciano, szef włoskiej dyplomacji podczas wizyty w Monachium. Europejski faszyzm wpoił swoim wyznawcom, że tylko wojownik godzien jest miana prawdziwego człowieka. Ludzie zespoleni ze swymi maszynami odprawiali teraz misterium śmierci na lądzie, morzu i w powietrzu. Żądza walki stała się obsesją Mussoliniego. Choć raz pochwalić się w Obersalzbergu błyskawicznym zwycięstwem. Dlatego napadł na Grecję, kolejne upokorzenie. Hitler dowiedział się o tym podczas podróży do Hiszpanii, gdzie próbował namówić Franco do wystąpienia przeciwko Wielkiej Brytanii. Kazał zawrócić pociąg do Florencji, żeby spotkać się z Mussolinim. Duce w pośpiechu zorganizował powitanie. Kiedyś Hitler uznał Florencję za najpiękniejsze miasto na ziemi. Teraz musiał tu udzielić gorzkiej reprymendy Mussoliniemu, który najwyraźniej nie dorastał do planów nakreślonych przez Führera. W rozmowach z Duce Hitler wykazał zaskakującą powściągliwość. Konieczność ratowania skóry Włochom bitym przez Greków wymusiła przesunięcie terminu inwazji na Rosję, ale o tym nawet teraz nie poinformował Mussoliniego. Siła tego sojuszu była pozorna. Hitler opuszczał Florencję w poczuciu zagrożenia. Czuł się wzięty w kleszcze przez Wielką Brytanię i Rosję. Już wkrótce Churchill miał oświadczyć, że wojna będzie trwać, dopóki świat nie zostanie uwolniony od Hitlera. Kolejna konferencja na Brennerze, 2 czerwca 1941 roku. Führer poprosił za pośrednictwem Ribbentropa o spotkanie z Mussolinim, nie podając powodu. Duce był wściekły. Mam już dość tego przybiegania na gwizdnięcie. Ale oczywiście przytruchtał. Spotkanie upłynęło jednak w przyjaznej atmosferze. Faszystowscy dyktatorzy uzgodnili, że po wojnie Europa będzie wolna od Żydów. Tak wyraził się Hitler. Nie powiedział natomiast sojusznikowi o kampanii przeciw ZSRR, która miała się zacząć już wkrótce. Serdecznie pożegnał swoją marionetkę. Riccione. Letnia rezydencja Mussoliniego. Tutaj odebrał telefon od Ciano z wiadomością, że Hitler uderzył na Rosję. Pierwsza reakcja Duce? Ja nawet służby w nocy nie budzę, a ci Niemcy wyrywają mnie z łóżka bez najmniejszych oporów. Oficjalnie jednak pogratulował Hitlerowi pomyślnego rozpoczęcia kolejnej błyskawicznej kampanii. Mussolini spoglądał za Adriatyk.
Hitler tymczasem zaszył się w wilczym szańcu, Wolfschanze, jak nazywał swoją wschodniopruską kwaterę w Kętrzynie. Już w czasie I wojny światowej używał pseudonimu Wolf, czyli wilk. Mussolini chciał włączyć się do kampanii przeciw Rosji, choć Hitler próbował go do tego zniechęcić. Mimo wszystko Duce wysłał na front wschodni siły ekspedycyjne. Początkowo 3 dywizje, niedostatecznie uzbrojone i słabo zaopatrywane. Wiedział, że nie może uchylać się od udziału w rzezi, jeśli chce uczestniczyć w powojennym urządzaniu świata. Pod koniec lata 1941 roku Duce odwiedził Wilczy Szaniec. Niemiecki ośrodek dowodzenia wywarł na nim przygnębiające wrażenie. Betonowa izba tortur więziła w swych czeluściach tych, którzy planowali tu zwycięstwa. Hitler i Mussolini spędzili razem 6 dni, to było ich najdłuższe spotkanie. Polecieli na front wschodni, widzieli ślady zniszczeń. Hitler stwierdził, powinna poprzedzać nas groza. Żołnierze pozdrawiający dyktatorów gromkim Heil wkrótce będą walczyć o życie. Zniszczone budynki świadczą o tragedii ludności. Mussolini z cierpką ironią zauważył, że Niemcy zostawiają na swej drodze księżycowy krajobraz. Pałac Kelsheim pod Salzburgiem. Kwiecień 1942 roku. Niemiecko-włoska konferencja strategiczna. W Rzymie krzepnie opozycja przeciwko Mussoliniemu, ciesząca się poparciem króla. Pozycje Duce osłabiają dodatkowo militarne porażki w Afryce Północnej, gdzie zgodnie z obawami Hitlera włoski przywódca okazał się wojskowym dyletantem. Pustynne piaski doprowadzą do zatarcia osi Berlin-Rzym. Rozmowy na temat Afryki Północnej toczą się dalej w Berghofie. Także na innych frontach ofensywa osi ugrzęzła. Śniegi Obersalzbergu są niczym w porównaniu z rosyjską zimą. Rozmowy głów państwa. Beztroski nastrój poprzednich spotkań ulotnił się bez śladu. Wielkich ludzi trapią wielkie troski. Ale udręki dyktatorów są szczególnego rodzaju. Snują plany zniewolenia narodów i zagłady Żydów. Każda trudność na drodze tych ludzi to iskierka nadziei dla świata. Faszyści gardzą parlamentaryzmem. Mussolini nie przemawiał już od 18 miesięcy. Grudnia 1942 roku wystąpił w Rzymie na forum zgromadzenia. Miotał kalumnie pod adresem Churchilla i Roosevelta. Nieszczęsna, schorowana postać bełkocząca o wielkiej walce z nową Europą. W tym okresie Hitler zażywał już środki antydepresyjne co drugi dzień. W październiku Hitler wysłał do Włoch na obchody 20. rocznicy marszu na Rzym Roberta Leya. Nie była to wysoko postawiona figura w hierarchii nazistowskiej. Tymczasem alianckie lotnictwo bombardowało Mediolan i Genuę. Niemieckie miasta cierpiały w wyniku nalotów już od 2 lat.
Rocca della Caminata. Świątynia samotności Mussoliniego. Tu zamierzał osiąść na starość. Odrestaurowany z pietyzmem średniowieczny zamek w jego rodzinnej Emilii Rzymskiej. Cierpiący z powodu bólu żołądka Duce skrył się tu zimą 1942 i 1943. Zażywał samotności i spokoju, które są przywilejem tych, co czynią piekło na ziemi. Spoglądając z wieży widział w dolinie Predapio miejsce swego urodzenia. Benito Mussolini urodził się w tym domu w 1883 roku, 6 lat przed Hitlerem. Już w szkole zdobył opinię buntownika. Inaczej niż Hitler, już w dzieciństwie przejawiał radykalne skłonności. Najpierw był anarchistą, potem przyciągnął go socjalizm, wreszcie stał się faszystą. Mussolini był synem kowala i nauczycielki. Ta kaplica stanowi wyraz sentymentalnego hołdu Duce dla rodziców. Wyidealizował postać ojca, brutalnego prostaka, który często bił syna, podobnie jak ojciec Hitlera. Mussolini odzyskał wolę działania. Zrekonstruował gabinet. Zaczął od Ministerstwa Spraw Zagranicznych mieszczącego się w Palazzo Chigi. Zdymisjonował swego zięcia hrabiego Ciano, który miał już dość wojny. Hitler i Mussolini spotkali się ponownie w Pałacu Klesheim w kwietniu 1943 roku. Duce miał nadzieję, że po klęsce stalingradzkiej uda się przekonać Führera do zawarcia odrębnego pokoju ze Związkiem Radzieckim. To był jego cel. Jednak w tym okresie Duce, nękany bólem żołądka, był już człowiekiem złamanym fizycznie. Po raz kolejny dał się omamić retoryce Hitlera. Führer zapewnił go, że Rosja załamie się w najbliższych miesiącach. Pod koniec konferencji ktoś zauważył, że dyktatorzy wyglądają jak dwaj inwalidzi. Lekarz Mussoliniego poprawił go gorzej, jak dwa trupy. Lipca 1943 roku wojska sprzymierzonych wylądowały na Sycylii. Włoska ambasada w Berlinie dowiedziała się o niepokojącym raporcie dla Hitlera. Sytuację wewnętrzną Italii uznano w nim za zagrożenie dla Rzeszy. Hitler chciał natychmiast naradzić się z Mussolinim. Dwugodzinna podróż pociągiem z Treviso do Busche, dalej samochodem do Feltre. Po drodze cmentarz i pomnik żołnierzy francuskich walczących w I wojnie światowej u boku Włochów przeciwko Niemcom. Obie delegacje dotarły do willi pokrętnymi drogami. Konferencja była tajna. Obawiano się zamachu na Hitlera. To nie było spotkanie zwycięzców, ale schadzka ściganych, na których historia wydała już wyrok. W trakcie konferencji nadeszła wiadomość o bombardowaniu Rzymu. Mussolini chorował, wydawał się sparaliżowany. Nie potrafił poprosić Hitlera o zwolnienie z sojuszniczych zobowiązań.
Swoim doradcom powiedział: pod maską spokoju skrywam głęboką rozterkę. Czy mamy wycofać się z przymierza z Niemcami? Czy powinniśmy usunąć się ze światowej areny politycznej? Przez 3 godziny Hitler roztaczał demagogiczne wizje, obiecując pomoc w obronie przed aliantami. Duce chłonął te zapewnienia jak narkotyk, choć wiedział, że wkrótce nastąpi otrzeźwienie. Mussolini powrócił do Rzymu. Wiedział o spisku przeciwko jego osobie, ale nie odwołał posiedzenia Wielkiej Rady Faszystowskiej. W nocy 25 lipca 1943 roku faszyści obradujący w Pałacu Weneckim przegłosowali rezolucję odsuwającą Duce od władzy. Przez 10 godzin w milczeniu przysłuchiwał się zarzutom. Przez tyle lat kierował się wyczuciem momentu dziejowego. Teraz przyszła chwila, w której poczuł, że jego władza się kończy. W nocy pojechał do biura. Zadzwonił do kochanki, Klary Petacci. Wszystko skończone, musisz się ukryć. Faszyzm Mussoliniego odchodził właściwie bez oporu. Po południu Mussolini został wezwany do letniej rezydencji króla. Jego żona, Rachele, nie mogła pojąć uległości męża. Zaklinała go, żeby nie szedł. On jednak usłuchał wezwania. W drodze na spotkanie chciał zobaczyć się z ludem. Zaryzykował przejazd przez dzielnice, które ucierpiały od bombardowania wywołanego jego polityką. Villa Savoia, rezydencja monarchy. Viktor Emanuel, nerwowo obgryzając paznokcie, poinformował Mussoliniego, że nowym premierem został marszałek Badoglio i że partia faszystowska zostaje rozwiązana. Nikt nie ruszył palcem w obronie Mussoliniego, Duce, marszałka imperium, kiedy wywożono go w ambulansie, rzekomo dla jego własnego bezpieczeństwa. Wieść o upadku Duce dotarła do Wilczego Szańca. Hitler wpadł w furię. Zażądał wiadomości o miejscu przebywania Mussoliniego. Bał się politycznych skutków uwięzienia dyktatora. Tymczasem Badoglio zamierzał kontynuować wojnę u boku Niemiec. Lud Italii zachowywał się po swojemu. Przez 21 lat rządów faszystowskich oklaskiwał Duce, a teraz rzucił się niszczyć wszelkie ślady kultu obalonego bożyszcza. Niszczono wszystko, co przypominało o Mussolinim i o jego uległości wobec Niemiec. Mussolini został przewieziony na wyspę Ponza, na którą dawniej internowano jego przeciwników. Podczas rejsu napisał dziwny list. Winszował w nim marszałkowi Badoglio, nowemu szefowi rządu. Deklarował wiernopoddańczy stosunek do króla i wyrażał zadowolenie z decyzji kontynuowania walki u boku Niemiec. Dzień po przybyciu na Ponce Mussolini obchodził 60. urodziny. Miejscowy proboszcz ofiarował mu książkę Życie Jezusa Chrystusa.
Na wyspie mieściła się stacja nasłuchowa Luftwaffe. Rodziło to obawy odnośnie do bezpieczeństwa aresztu. Mussolini został więc przewieziony do bazy morskiej La Maddalena na Sardynii. Tu otrzymał spóźniony prezent od Hitlera, dzieła zebrane Nietzschego, oprawione w niebieską skórę. To Nietzsche twierdził, że nie żyjemy dla przyszłości, lecz po to, by zachować naszą przeszłość. Mussolini zachował najlepsze wspomnienia z przeszłości. Entuzjazm tłumów uwielbiających wodza postawił go wysoko na firmamencie. Duce przypomina bohatera mitów solarnych. Hitler wznosił się jego śladem, w końcu go przerósł, ale sam upadł niedługo po nim. Ideolodzy totalitaryzmów odwołują się zawsze do ludzkiej wiary w nowy, lepszy świat. Przełęcz Brenner. Tutaj Mussolini i Hitler kilkakrotnie potwierdzali nienaruszalność alpejskiej granicy. 30 lipca 1943 roku wojska niemieckie wkroczyły do Włoch. W awangardzie posuwała się jednostka Straży Przybocznej Hitlera SS Leibstandarte Adolf Hitler. Wkrótce po uwięzieniu Mussoliniego Hitler powziął niezwykły plan. Zamierzał porwać króla i Badolia, po czym okupować całą Italię łącznie z Watykanem. Nie chciał słuchać głosów sprzeciwu. Września 8 rząd Badoglio ogłosił kapitulację. Oś Berlin-Rzym przestała istnieć. Wojska niemieckie starały się zająć jak największą część terytorium Włoch. Hitler pragnął zagrabić, ile się da z kraju swych artystycznych marzeń. Fossoli, obóz, w którym Mussolini internował tysiące Żydów. Teraz stanie się nazistowskim obozem koncentracyjnym, z którego wywozi się więźniów do Niemiec. Wśród przymusowych robotników jest wielu żołnierzy, którzy zrobili to, na co Mussolini się nie zdobył. Odmówili dalszej walki. Mussolini został przewieziony samolotem sanitarnym na stały ląd. Kolejką linową przetransportowano go do pensjonatu narciarskiego Gran Sasso w Abruzzach. Później powiedział żonie: Badoglio wybrał dla mnie najwyżej położone więzienie na świecie. Strażnicy okazali się wielbicielami Duce. Ustawili się przed oknami więzienia, tworząc inicjały Mussoliniego i Hitlera. Tutaj Mussolini wysłuchał przemówienia, w którym Führer przeciwstawiał niemiecką wytrwałość włoskiej zdradzie. Hitler zamierzał ustanowić faszystowski rząd w północnych Włoszech. Potrzebował Mussoliniego. września 1943 roku oddział komandosów SS uwolnił dyktatora. Wielka polityka zmieszała się z motywami ze słabego thrillera. Akcją odbicia dowodził major SS Otton Skorzeny, który obiecał osobiście dostarczyć Mussoliniego Führerowi. Skorzeny wcisnął się do kabiny małego samolotu typu Fissler Storch, nie zważając na protesty pilota. Omal się nie rozbili.
Wiedeń, Hotel Imperial. Pierwsza noc Mussoliniego na wolności. Monachium. Prinz Karl Pale. Hitler zadzwonił, aby zapytać Duce, czy jest gotowy na powrót do polityki. Zaprosił go do Wilczego Szańca. Żona Mussoliniego ostrzegała go przed wizytą u króla. Teraz błagała, żeby nie jechał do Hitlera. Uzależnienie okazuje się silniejsze. Przyjacielskim gestom Hitlera przyświecał cel polityczny. Führer pragnął odrodzenia włoskiego faszyzmu i ukarania zdrajców. Przywracając władzę włoskiego sojusznika, odsuwał jakby widmo własnego upadku. Mussolini zamieszkał pod strażą SS w zamku Hirschberg w Bawarii. Samolotem przewieziono też jego rodzinę. Przybywają tu włoscy faszyści, aby snuć intrygi pod pozorem udzielania rad. Jest wśród nich hrabia Ciano, zięć Mussoliniego, odsunięty od władzy przez Duce. Mussolini jest politycznym trupem, sztucznie utrzymywanym przy życiu. Potężny niegdyś mąż stał się tragikomiczną figurą. Niemieckie wsparcie znowu wyniesie go na szczyt, ale będzie to szczyt szaleństwa. Główny ośrodek władzy nowego państwa faszystowskiego mieści się w północnych Włoszech nad jeziorem Garda. Włoską Republikę Socjalną zwykle nazywa się Republiką Salo, od miejscowości, w której mieściło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dopiero na krótko przed wyjazdem z Hirschbergu Mussolini dowiedział się, dokąd go wiozą. Dawał do zrozumienia, że nie wierzy w odbudowę swojej władzy, a podarowane mu państewko traktuje jako wyjątkowo luksusowe więzienie. Czterdzieści kilometrów od Salo znajduje się nowa siedziba Duce, Villa Orsolini. Idylliczny zakątek otoczony blokadami drogowymi. Rezydencję osłania 30 SS-manów i włoskich komandosów. Na dachu znajdują się stanowiska broni przeciwlotniczej. Ludzie, którzy wiwatują na cześć Duce, są maruderami historii. Wyglądają jak statyści w niskobudżetowym filmie. Mussolini pielęgnuje już tylko jedno marzenie – stworzyć znaczącą siłę zbrojną i zemścić się na Rzymie za zdradę faszyzmu. Ale Hitler nie potrzebuje nowej armii włoskiej. Życzy sobie tylko włoskich żołnierzy, aby wesprzeć uzupełnieniami chwiejące się fronty. Kolejne upokorzenie Mussoliniego. Duce zachował się jak dawniej, kiedy jeszcze był bożyszczem tłumów. Ustąpił. Oddał żołnierzy Hitlerowi. Ugiął się także w innej sprawie. W styczniu 1944 roku zorganizował w Weronie proces faszystów, którzy go zdradzili. Większość jego przeciwników z Rady uciekła. Pojmano tylko sześciu. Wśród nich hrabiego Ciano, zięcia Mussoliniego, który popełnił błąd, powracając do Włoch. Przez lata był zaufanym i jednym z najbliższych współpracowników Mussoliniego. Ożenił się z jego ukochaną córką Eddą. Był ojcem uwielbianych wnucząt. Zdrajców skazano na śmierć. Mussolini mógł ułaskawić Ciano, ale nie tego spodziewał się Führer. Duce miał wybrać między głosem serca, a wolą Hitlera.
Mussolini napisał później, że tej nocy w prywatnej rezydencji w Garniano osobiste uczucia ścierały się we mnie z racją stanu. Rozterka była autentyczna, czy tylko się oszukiwał? W ciągu całej kariery politycznej zwykł poświęcać ludzi dla utrzymania władzy. Czy naprawdę się zmienił? Mussolini zdecydował. 11 stycznia 1944 roku skazanych na śmierć rozstrzelano. Był wśród nich hrabia Ciano. Mieli bolesną śmierć. Włoski pluton egzekucyjny słabo strzelał. Rok 1944. Ze wschodu naciera Armia Czerwona. Alianci wkraczają do Rzymu i lądują w Normandii. Hitler stanął w obliczu klęski. O dziwo, chyba Mussolini nie myślał o własnym końcu. Wizytował oddziały włoskie w Niemczech. Po tylu klęskach i upokorzeniach, po zdradzie i odsunięciu od władzy, wśród żołnierzy mógł znowu poczuć się kimś ważnym. Podczas wizyty z chęcią przyjął zaproszenie przyjaciela. W Wilczym Szańcu nastrój się zmienił. Duce przybył tu pociągiem. Zastał Führera spowitego w czarną pelerynę. Hitler wyglądał jak anioł śmierci. Duce powiedział, właśnie próbowali mnie zabić bombą zegarową. Był 20 lipca 1944 roku. Pułkownik Klaus von Stauffenberg podjął próbę zamachu na Hitlera. Mussolini przypisał ocalenie Führera jego szczęśliwej gwieździe. Sądził, że tylko szczęściarz może być przywódcą wielkiego narodu. To było ostatnie spotkanie Hitlera z Mussolinim. W tym miejscu stał barak, w którym 20 lipca 1944 roku Klaus Schenk, hrabia von Stauffenberg, dokonał zamachu na Hitlera. On i wielu innych, buntujących się przeciwko nazistowskiej dyktaturze, zapłacili za ten czyn życiem. Mediolan. Tu wszystko się zaczęło i tu się skończy. W grudniu 1944 roku Mussolini zapowiedział zwycięstwo Hitlera. Niemiecka tajna broń miała odwrócić losy wojny.
tu się wszystko zaczęło. W roku 1912 w Mediolanie Mussolini założył gazetę Il Popolo, na której łamach nawoływał do wojny przeciwko Austrii i Niemcom. Z Mediolanu sam wyruszył na wojnę. Był wtedy zajadłym germanofobem. Na froncie został ranny. Powrócił do Mediolanu. W duchu pozostał wojownikiem. Na biurku trzymał pistolet i granaty ręczne. W roku 1919 na mediolańskim Piazza San Sepolcro założył partię faszystowską, która 3 lata później podjęła marsz na Rzym. Tu także wszystko się skończyło. Chyba każdy upadek zaczyna się od iluzji. Mussolini ciągle łudził się, że jest duce. Przeniósł do Mediolanu siedzibę władz republiki. Wierzył, że służy narodowi swymi długimi przemowami. Właściwie nie miał już nic innego do roboty. Zdemoralizowana ludność przyłączała się do partyzantów. Mussoliniemu zostały już tylko pozory władzy i nieliczne objawy sympatii okazywane jemu i jego kochance na ulicach Mediolanu. Mediolańska prefektura na Corso Monteforte. Mussolini stwierdził: podoba mi się, chcę tu zostać. To jego ostatnia siedziba, rządzi stąd 48 godzin. Przez 2 doby snuje chaotyczne plany walki aż do zwycięstwa. Na biurku Duce leżą dzieła niemieckiego poety romantycznego Eduarda Mericke. Kiedy go o to zapytano, z uśmiechem stwierdził: to wszystko, co nam zostało. W listopadzie 1944 roku Hitler wycofał się do kwatery w górach Taunus, a stamtąd do bunkra pod kancelarią Rzeszy w Berlinie. W obliczu nieuchronnej klęski przyjaźń ustąpiła miejsca potępieńczym pretensjom. Mussolini wciągnął nas w bezsensowną wojnę przeciw Grecji. Gdybyśmy zaatakowali Rosję w maju 1941, zakończylibyśmy kampanię przed nastaniem zimy. Zawsze bałem się potępiać Włochów. Żałuję, że nie posłuchałem rozsądku i nie okazałem im szorstkiej przyjaźni. Mussolini uciekł z Mediolanu. Nie bez powodu obawiał się gniewu tych, którzy sięgali po władzę. Do głosu dochodziły jego ofiary. Tymczasem Berlin szturmowała żądna zemsty Armia Czerwona. Walka Mussoliniego zakończyła się na brzegu jeziora Como. Wraz ze swą świtą przyłączył się do kolumny niemieckich przeciwlotników przebijającej się w stronę południowego Tyrolu. W miasteczku Dongo zatrzymała ich partyzancka blokada. Po krótkiej wymianie ognia nastąpiły przeciągające się negocjacje. Goryle Duce poradzili mu, żeby przebrał się w niemiecki płaszcz wojskowy. Jednak partyzanci odnaleźli go skulonego na platformie ciężarówki. Mussolini próbował ocalić życie przebrany za Niemca. Nazajutrz w Dongo rozstrzelano 15 faszystów z otoczenia Mussoliniego.
sam Duce i Clara Petacci umarli nieopodal, zastrzeleni z pistoletu maszynowego przy wjeździe do rezydencji Villa Belmonte. Zwłoki tej pary przewieziono do Mediolanu i rzucono na pastwę tłumu na Piazzale Loreto, gdzie kilka miesięcy wcześniej odbyła się egzekucja partyzantów. Hitler pragnął uniknąć podobnego losu. Dwa dni później zastrzelił się. Czerwony sztandar załopotał nad bramą brandenburską. To już koniec. Ciało Hitlera zostało spalone przez jego ochronę. Duce spoczął ostatecznie w rodzinnej krypcie Predappio. Dziś to miejsce jest celem pielgrzymek. Dom, w którym urodził się Mussolini. Teraz mieści się tu klub młodzieżowy obfitujący w artystyczne instalacje nawiązujące do historii. Takie podejście do przeszłości budzi niepokój i każe zastanowić się, co dzieje się z nami dzisiaj. Miejsce urodzin Hitlera w Braunau. Dla pokoju, wolności i demokracji nigdy więcej faszyzmu. Miliony pomordowanych ostrzegają. Ten kamień pochodzi z obozu koncentracyjnego Mauthausen. W budynku mieszczą się teraz warsztaty zatrudniające niepełnosprawne. Wersja polska dla Planet M Studio. Tekst Adam Ryć.
Czytał Maciej Orłowski.